18 czerwiec 2014. Dzisiaj kilka słów na temat to jest twoje życie. Każdy z nas żyje swoim życiem, ewidentnie. I każdy z nas musi ponosić konsekwencje tego stylu życia, jakim żyje, czy stylu życia, na jaki się zdecydował, stylu życia, jaki wybrał. I bardzo często jest tak, że ludzie nie chcą w to uwierzyć, tak na serio, ponieważ ciągle znajdują przyczyny, powody, ciągle znajdują jakby wymówki na wzięcie pełnej odpowiedzialności za swoje życie, 100% odpowiedzialności za swoje życie, takiej nieodwracalnej, nieodwołalnej decyzji, że tak naprawdę to ja i tylko ja decyduję o tym, jak moje życie będzie przebiegało. Tylko ja i wyłącznie ja decyduję o tym, czy w moim życiu będą sukcesy, czy będę o nie walczył, czy moje życie będzie przebiegało tak, jak naprawdę marzyłbym, że przebiegało, czy nie. I ta świadomość, że to jest twoje życie, czy moja świadomość, że to jest moje życie, to nie jest od tak sobie coś, co do nas mówi, no przecież wiem, no jasne, przecież no oczywiście, że wiem i nie ma sprawy, przecież zdaję sobie dokładnie z tego sprawę, przecież robię wszystko, żeby to życie przebiegało tak, jak chcę, tak jak marzę, no ale nie jest tak, no bo tak, i tu się zaczyna od razu doszukiwanie się wpływów innych, doszukiwanie się tego, że to inni jednak sprawiają, że nie mamy tego w życiu, co chcemy, że to życie tak nie przebiega, jakbyśmy chcieli, że gdyby inni byli trochę inni, tacy jak my chcemy, żeby oni byli, to życie byłoby naprawdę piękne, wspaniałe i cudowne. Na pewno tak nie jest, powiem w jakimś kolejnym, może jutrzejszym trochę też na ten temat. Tyle na dzisiaj, do zobaczenia jutro, bo tu też się zaczyna kropić. Dzisiaj taka pogoda dziwna trochę. Troszkę ten front się zbliża, już ostro chłodniejszy. Do zobaczenia jutro, hej!